Czołem Wielkiej Polsce. No już po wyborach w Rosji. Wiadomo, że yy, no, z, wygrał demokratycznie Władimir Putin. Ale już widzę tych takich profesorów w mediach polskojęzycznych, tych polityków, którzy lamentują, że nie zadziałała demokracja tak jakby oni ją widzieli. No to mówię do was, tłumoki uczyć się, czytać Feliksa Konecznego, to będziecie wiedzieć, że tam jest tureńszczyzna i tam nie pasuje y, demokracja, jaką y, rozumieją to y, na Zachodzie. Chcą zaprowadzić tam demokrację, żeby przejąć władzę, żeby Rosjanie u siebie nie gospodarzyli, tylko żeby przyszli na przykład y, z takimi śmiesznymi czapeczkami na głowie i oni tam zaprowadzali swoje rządy. Niestety y, Putin okazał się zwycięski i tam mentalność jest taka, że za zwycięzcami wszyscy idą i popierają zwycięzców. To jest charakterystyczne dla cywilizacji turańskiej i jednowładztwa, które jest reprezentowane właśnie tam na wschodzie. Tak to wygląda. Te profesury, te mądrasie, Teraz będą mówić, a tak, nie zadziałała demokracja. No jasne, że nie. To w Polsce powinno się demokratycznie władzę zmienić, bo to jest absolutnie nie Polska i nie broni polskich interesów narodowych, tylko nas wpycha do nie naszej wojny. I ten Hanukowicz co to tak wrzeszczał, że no wdepcze w ziemię Putina, no to... W ogóle nie powinien chodzić na wolności. Przecież połamał prawo w sposób jawny, nawołuje do wojny napastniczej. No to jak? Tak to wygląda. Kochani rodacy, nie dajcie się zwariować, czuj duch, a wygrał Putin, bo wygrał. No, oczywiście trzeba podkreślić jedno, że Putin często mówi o pokoju, ale w ramach bezpieczeństwa pilnuje, Yy, pilnuje Rosji i interesów w Rosji. Tak to wygląda. Nasi polo, politycy yy, o pokoju już zapomnieli, żeby mówić o pokoju, tylko mówią o bezpieczeństwie państwa albo o bezpieczeństwie wschodniej flanki, bo oni już nawet nie poczuwają się do yy, Polski, do ojczyzny. On, dla nich, my jesteśmy wschodnią flanką. No, od razu tam wyskoczy ten e, makrel, e, Macron e, z propozycją, że da nam broń. No, i wrzucą Polaków na front. Chciałem przypomnieć, że Polacy ginęli od początku wojny. Od początku wojny na e, tak zwanej Ukrainie. Skąd tam byli Polacy? A no, brali ci banderowcy Polaków, tutaj z zachodu. Do wojska i wysyłali na wschód, żeby walczyli z potomkami tych Polaków przesiedlonymi, przesiedlonych ze Śląska. Bo trzeba wiedzieć, że po II wojnie światowej tam wylądowało bardzo dużo ślązaków, Polaków, którzy zostali w, właśnie w tych kopalniach, pozatrudniani, i ich potomkowie byli zabijani od 2014 roku. Czuj duch Rodacy, Czułem Wielkiej Polsce. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.